Główny Urząd Geodezji i Kartografii prezentuje realizowany projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wraz z Krajowym Systemem Zarządzania. Powszechny dostęp do informacji przestrzennej ma ogromne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania państwa i rozwoju całego społeczeństwa informacyjnego. Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wraz z Krajowym Systemem Zarządzania to jeden z projektów realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, mający umożliwić powszechny dostęp do informacji przestrzennej w Polsce. Baza Danych Obiektów Topograficznych dostarczy wiarygodny zasób informacji instytucjom publicznym i podmiotom gospodarczym, wspomagając realizację ich zadań oraz procesy podejmowania decyzji. Projekt realizuje założenia zawarte w dyrektywie INSPIRE oraz ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, określających zasady tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce i Unii Europejskiej. Każdy obywatel w dowolnym czasie i miejscu, korzystając z sieci teleinformacyjnych, będzie mógł skorzystać z zasobów bazy danych obiektów topograficznych. Chcesz znaleźć szpital, szkołę, aptekę? Dzięki bazie danych obiektów topograficznych jest to możliwe. Docelowo całość informacji będzie dostępna poprzez serwis internetowy geoportal.gov.pl, Krajowy Portal Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Użytkownik zasobu bazy danych obiektów topograficznych ma dostęp do aktualnych danych, które są podstawą planowania przestrzennego, projektowania inwestycji oraz przeprowadzania dowolnych analiz przestrzennych. Odbiorcami i użytkownikami danych i informacji przestrzennych będą urzędy administracji publicznej, jednostki samorządowe wszystkich szczebli, służby mundurowe, policja, straż pożarna, straż graniczna, inspekcja transportu drogowego, straż miejska, centra zarządzania kryzysowego oraz społeczeństwo. Szukasz miejsca na nową inwestycję w Twojej okolicy? Skorzystaj z baz danych służby geodezyjnej i kartograficznej. Podstawową rolą projektu GBDOT jest umożliwienie powszechnego dostępu i stosowanie informacji przestrzennej w Polsce poprzez rozbudowę krajowej infrastruktury informacji przestrzennej, w szczególności w zakresie bazy danych obiektów topograficznych. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości oraz pozwoli na zwiększenie efektywności działań prowadzonych zarówno przez administrację, jak i prywatnych przedsiębiorców. Ponadto aktualne i dostępne w czasie rzeczywistym dane pozwolą na zwiększenie zdolności planowania i prognozowania działań przez tych użytkowników. Główne cele projektu to budowa bazy danych obiektów topograficznych obejmującej zasób danych o obiektach mających znaczenie dla gospodarki. Budowa i utrzymanie obejmującego wszystkie województwa Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych jako narzędzia do zapewnienia sprawnej obsługi BDOT w aspekcie aktualizacji danych i ich udostępniania przez serwis geoportal.gov.pl. Integracja i standaryzacja istniejących baz danych i rozproszonych systemów poprzez doprowadzenie do ich spójności jakościowej i przedmiotowej oraz harmonizację z rejestrami źródłowymi. Zasilanie bazy danych obiektów topograficznych danymi z innych rejestrów referencyjnych. Udostępnienie zasobów bazy danych, w szczególności poprzez serwis geoportal.gov.pl. Czy wiesz, że nasza baza danych może pomóc w szacowaniu ryzyka powodziowego oraz strat po klęskach suszy, wyznaczeniu obszarów chronionych, a także terenów zagrożonych pożarami? Zarządzanie kryzysowe, planowanie przestrzenne to dziedziny, w których baza danych jest podstawowym źródłem informacji o otaczającej nas przestrzeni. Krajowy System Zarządzania umożliwi dostęp do obiektów należących do wielu kategorii tematycznych. Będą one udostępniane z bazy danych obiektów topograficznych oraz z innych baz referencyjnych. Należą do nich budynki, budowle i urządzenia. Punkty adresowe. Sieć komunikacyjna. Sieć wodna. Pokrycie terenu. Kompleksy użytkowania terenu. Tereny chronione. Sieć uzbrojenia terenu. Jednostki podziału terytorialnego oraz inne obiekty stanowiące szczegółowe informacje o topografii terenu. Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych jest kluczowym etapem w procesie budowy bazy danych obiektów topograficznych. Jednym z zadań systemu będzie pobieranie i integrowanie danych z zewnętrznych źródeł w celu aktualizacji danych. Następnie dane poddane będą procesowi kontroli, który będzie elementem rozbudowanego systemu zarządzania jakością. Po pozytywnie zakończonej weryfikacji jakości danych, aktualizacji będą podlegały magazyny danych Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych.
geograficznych. Dzięki funkcjonalności zarządzania danymi, użytkownicy Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych będą mieli dostęp i możliwość pracy na aktualnych danych topograficznych dla obszaru całej Polski. Dane zgromadzone w magazynach danych Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych będą stanowiły źródło do produkcji kartograficznej oraz udostępniania potencjalnym klientom za pomocą usług Geoportalu. W wyniku realizacji projektu Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wraz z Krajowym Systemem Zarządzania powstanie baza zawierająca aktualną i spójną informację o obiektach topograficznych dla całego kraju. Zakłada się, że z bazy danych obiektów topograficznych jako rejestru publicznego, nie wliczając w to organów administracji publicznej, korzystać będą tysiące przedsiębiorców rocznie, a setki tysięcy obywateli będą przeglądać i analizować dane za pomocą witryny internetowej geoportal.gov.pl. Baza danych obiektów topograficznych. Jedna baza. Wiele możliwości.